30, 50, 90, 120 km na godzinę. Każdy kierujący jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania ograniczeń prędkości. Statystyki policyjne są zatrważające. W 2018 roku doszło do ponad 31 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło ponad 2800 osób, a 37 tysięcy zostało rannych. Nadmierna prędkość była najczęstszym przewinieniem kierowców. Z tej przyczyny spowodowali oni prawie 6100 wypadków, w których zginęło 745 osób, co stanowi 1/4 wszystkich zabitych. Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem na drogach przypominają, że wypadki przy zbyt dużej prędkości są często bardzo tragiczne. Jazda z nadmierną prędkością to mniej czasu, aby prawidłowo zareagować na sytuację na drodze. Droga hamowania auta wydłuża się, zwiększa się także prawdopodobieństwo utraty kontroli nad pojazdem i wreszcie inni użytkownicy dróg mają mniej czasu, by uniknąć wypadku. Pamiętajmy, bezpieczna prędkość to taka, która pozwala nam na panowanie nad pojazdem i na zatrzymanie pojazdu w chwili grożącego niebezpieczeństwa. Ograniczenia prędkości na drogach służą poprawie bezpieczeństwa, a ich respektowanie stanowi ważny czynnik wpływający na występowanie zdarzeń drogowych. Ograniczenia to także część założeń kampanii Nowy Zwyczaj Ograniczaj, którą prowadzi Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Szczegóły dostępne są na tej stronie internetowej.